Siemaneczko, z tej strony Miss Sims, a na Waszych ekranach wyzwanie 100 dzieci. Jak widzicie, już odrobinę pozmieniałam wyglądy. Anita się wyprowadziła i uwaga, oficjalnie zamieszkała tutaj naprzeciwko nas. W tym domku mieszka Anita, a z czasem dołączą do niej również inni tutaj z naszego rodzeństwa. To będzie domek dla pierwszych ośmiu dzieci naszej Simki. Potem wiadomo, trzeba będzie myśleć o jakiejś takiej dzielnicy, no bo trochę tych Simów będzie, a ja chciałabym, żebyśmy Mieszkali wszyscy mniej więcej tak do siebie, po prostu od siebie nie za daleko. Nie robiłam remontu w tym domu, ale myślę, że kiedyś oczywiście tutaj odwiedzimy nasze dzieci i zobaczymy, jak sobie mieszkają. Blankę przebrałam, wygląda w ten sposób, właściwie tylko na ciepłą pogodę ma taką fryzurę. Normalnie wygląda troszeczkę inaczej. Może to za chwilę się o przebierze i się Wam ukaże. Przebrałam również tutaj Edwarda, ale standardowo jakoś super. Nie, nie kombinowałam dlatego że no te dzieciaki będą bardzo szybko dorastały i przebrałam również naszą franię, która wygląda w taki sposób i ma dalej okularki, bo jak pamiętamy, frania od samego początku swojego życia miała problemy ze wzrokiem. Dobra, słuchajcie, ja widzę, że tutaj wszyscy są w dość słabym stanie. My właśnie opiekujemy się Gabi, musimy jej zmienić pieluszkę, ją chyba wykąpać, a potem zajść jak najszybciej w ciążę. E, powiem Wam jeszcze tak na wstępie, że dzisiaj zrobiłam mały remont, jak widzicie, trochę nas spłukałam. Czy ja coś Zmieniałam na dole? Tak, troszeczkę zmieniłam w łazience, już wam pokazuję, jak wygląda teraz łazienka. Położyłam taki dywan, tutaj dorobiłam ręczniczki i zlewy, żeby nie chodzili już do zlewu tutaj myć rąk. Dodałam również papier toaletowy, jakieś dekoracje i zasłony, a najwięcej tak naprawdę zmieniło się na górze. Zanim jednak tam przejdziemy, pokażę Wam, co dodałam na dworzu. Taką mam tutaj chuść zjeżdżalnie, przepraszam, nie huśtawkę. Dodałam również namiot do zabawy i to by było chyba na tyle, tak tak mi się wydaje. A góra zmieniła się konkretnie. Uwaga! Uwaga! Jeżeli chodzi o górę, to tutaj na środku zostało już podłączone ogrzewanie, czyli kominek. No, i postanowiłam zrobić taki myks z sypialniami, nie bawić się w dzieciaki, w nastolatki, bo zawsze te ilości tych dzieci będą po prostu się od siebie różniły. I zrobiłam po prostu jedną dużą sypialnię dla dzieci. Jak widzicie, mamy tutaj sześć łóżek podwójnych, w sensie trzy łóżka podwójne, górę i dół. Postawiłam tutaj im takie szafeczki nocne, na które tutaj mamy budzik, jakieś lampki, kwiatek, tutaj jest lampka nocna również z góry zwisiłam takie dekoracyjne lampy, zobaczcie, tak wyglądają, bardziej byśmy to zobaczyli wieczorem, może tutaj kiedyś przyjdziemy, dzieciaki będą spały. Po przeciwnej stronie do łóżek powstał taki mini kącik czytelniczy, o, zobaczmy, w ten sposób się prezentuje, e, taką lampę z monsterami, coś, żeby usiąść, no i tak jak mówiłam, książki, na dworzu już Wam też pokazuję, bo też zrobiłam tak mini tutaj, mamy tylko coś do malowania, szachy i po prostu lampkę. Jeżeli chodzi o ten pokój, gdzie prędzej miała być nie jakby, e, sypialnia dla dzieci w wieku szkolnym, teraz to jest taka a'la bawialnia. Tutaj mamy biurkę, by ktoś coś chciał sobie usiąść, zestaw do robienia bransoletek, tutaj jest ten e, kącik do malowania obrazków, do układania klocków, tutaj jak widzimy jakieś zabawki pozbierane, a tutaj mam nadzieję, że da się grać też w puzzle. E, miejmy nadzieję, chyba tak o układanki są, także tutaj na pewno dzieciaczki będą sobie grały. Duża rewolucja zaszła też w łazience, która jak widzicie została podzielona na dwa. Tutaj z czasem oczywiście jakieś dekoracje może się pojawić, na razie po prostu bardziej się zajęłam na tym, żeby to było funkcjonalne, a nie tylko ładne, także tak to wygląda. Ja wiem, że może nie do końca lustro powinno wisieć na oknie, ale wam powiem szczerze, to się nawet fajnie prezentuje, więc niech tak po prostu tutaj jest. Dzięki temu, że postawiłam tą ściankę, mamy teraz dodatkową jedną łazienkę, która na pewno nam się przyda. Wydaje mi się, że to tyle. Powiem wam szczerze, że liczyłam, jak ja spojrzałam na tą kwotę, mieliśmy prawie chyba 9 czy 8 tysięcy, stwierdziłam sobie, wow, za to zrobię remont. Ale to wszystko jest tak kasożerne łóżka, które tutaj są takie, że oni się na naprawdę te dzieciaczki wyśpią, są tak drogie, że no jak widzimy na dużo mi nie starczyło, no ale jednak pomalutku ten dom sobie urządzamy. Dobra, koniec pitu-pitu, dzwonimy do przyszłego potencjalnego tatusia. Wydaje mi się, że mówiliśmy, że teraz potencjalnym przyszłym tatusiem będzie pan listonosz. Poczekajcie, dajcie mi zobaczyć, gdzie tutaj ten listonosz byłby. Chyba pan i samu, także od razu go tutaj zaprosimy, żeby jak najszybciej zajść w ciążę i wracamy poniekąd do gry. Mieliśmy chwilę wystąpy właśnie przez to, że tutaj niestety, no brakowało nam w rodzinie miejsca. Elena jest w stanie strasznym, ale to nic, Eleno, dasz radę, a przynajmniej możliwe, że jeszcze dzisiaj uda ci się zajść w ciążę. O, 70 simolonów już tylko, no tak, no bo jedna simka nam odeszła. Poczekaj, co jest z tobą nie tak? Ty za chwilę postarasz się po prostu zasnąć, mama ci tutaj położy spać, miejmy nadzieję, że ci się uda. Proszę bardzo postać Gabi, jak skończysz ją karmić, a potem chciałabym, żebyś tutaj, zanim on przyjdzie, poszła może jeszcze skorzystać z toalety. Ogarnij Miejmy też sobie dzieci. Blanka, co jest z tobą? Na razie wszyscy tutaj robią dodatkowe zaliczenia, a ty nie możesz zrobić dodatkowego zaliczenia? Odrabiaj lekcję, jazda. Skończ rozmawiać z Oliw. Zobaczcie, taki mały, a już podrywa. Jeżeli chodzi o ciasto, ej, to musimy szybko je schować do lodówki. Tylko trzeba będzie dodać najpierw jeszcze tutaj jakieś te. Y świeczki, także może Ty się tym proszę zajmiesz, sobie tutaj mamy porozmawiaj, zmień strój, aha, bo chciałam, żebyś nam się pokazała, zobaczcie co za pilni uczniowie, pierwsze co to lekcje robią, ale to jest bardzo ważne, bo niestety, ach, wygasła nasza oferta na plopsy, bo niestety bez tego nie będziemy w stanie ruszyć tutaj w tym wyzwaniu dalej, Gabi, ja wiem, że Ty troszeczkę brzydko pachniesz, ale spróbuj się może zasnąć, się zdrzemnąć po prostu, mamusia się potem Tobą zajmie, tylko najpierw musimy zadbać tutaj o wyzwanie, pokaż, Ty jak odrobisz te kolekcję. chciałabym, żebyś Poszedł na górę, skorzystać z łazienki, proszę bardzo, i sobie tak tutaj skorzystasz, weźmiesz sobie. Aha, od razu skończyłeś robić lekcję. To jest takie właśnie głupie troszeczkę, że oni nie kończą tej czynności, i teraz trzeba będzie od nowa mu za chwilę to dać. Także tak, jak sobie skorzystasz, wykąpiesz się, odrobisz lekcję. A czemu nie możesz, czujesz się zbyt nieswoją? No dobra, to idź sobie, skorzystać z łazienki, pokaż się, Elena. A czemu myjesz ręce tam, skoro tutaj dałam wam zlew? Bez sensu. Specjalnie tam dawałam zlew, no i można do niego dojść normalnie, ja nie wiem, nie, dobra, nieważne, teraz już się nie będziemy nad tym tutaj skupiali. My się znamy już dobrze, wydaje mi się, że moglibyśmy tutaj rzucić na niego jakiś romantyczny urok, także spróbujemy z nim poflirtować troszeczkę. Miejmy nadzieję, że nam się to uda, bo nie jesteśmy w dobrym stanie, a musimy jak najszybciej zajść w ciążę, poczekajcie, czułość, wyznaj zauroczenie może momencik, momencik, to jest tyle simów, ciężko się to ogarnia, powiem Wam szczerze, jest to trudne wyzwanie, nie jest niby źle, ale jest ciężko, zwłaszcza, że tutaj trzeba pilnować, żeby idzieć jakie lekcje robiły i wszystko, teraz tak, Ty masz swoje lekcje z tego, co wiem, gotowe, mogłabyś właściwie zrobić coś do jedzenia tutaj rodzeństwu, żeby tutaj wszyscy sobie coś zjedli, także może gotuj i wybierz, co byś była w stanie zrobić nie spalając oczywiście domu, niech to są może pierogi z warzywami na przyjęcie, proszę bardzo, Celia, ja, co z Tobą, lekcje odrobione Słaba zabawa bardzo. Oh, yeah, o no. je wszystko słabe, tak naprawdę. Słuchaj, idź sobie, skorzystaj, idź się wykąp, i może wtedy, no zobaczymy, może będzie już obiad. Jeżeli chodzi o Edwarda, on musi dokończyć lekcję, dobra. Jeżeli chodzi o Franie, niech idzie spać. Zobaczcie, przyszła do nas chyba Anita, tak mi się wydaje. Najgorzej, że niestety Anita chyba była założycielką tego naszego klubu. I teraz co? Celia, zobaczcie, po wyprowadce Celia została fajnie, no bo Anitę no trzeba będzie raczej z tego klubu z czasem po prostu, niestety, wyrzucić, bo to jest taki klub, dzieci które znajdują się w domu, żeby nam się łatwiej tym domem po prostu tutaj zarządzało. Dobra, my tymczasem sobie te pozwalamy na flirty z isam jaką przyjmuje nasze flirty, jaką orientację ma. Okej, okay, schlebiasz mnie, ale nie interesują mnie tego relacje. Co? Z chęcią jednak się z tobą zaprzyjaźnić? To jest jakiś żart? Może on woli panów i może woli tak konkretnie panów, że nie będzie chciał tutaj z nami się w żaden sposób zaprzyjaźniać. Poczekaj, romans mężczyźni. O nie! No weź i samu nie żartuj. Nie musimy od razu tutaj, nie wiem co. Ja bym chciała tylko, żebyśmy zaszli razem. Zobaczcie. Elena wie, że i samu nie jest nią zainteresowany pod względem romantycznym. Ej, ale naprawdę? No to wybacz, ISANu, ale zjeżdżaj, nie trać naszego czasu. No ale się teraz zdziwiłam. Tak jak mówiłam, te wyzwanie będzie tak naprawdę coraz trudniejsze. Poczekajcie, musimy sobie tutaj znaleźć jakiegoś nowego pana, który by nam tutaj, o może Simeon, by do nas przyszedł. Także tutaj postaramy się o wyślij flirciarskiego smsa, a potem postaramy się go tutaj zaprosić. No zobaczymy, może nam się uda. No jesteśmy w fatalnym stanie. A nasz zegar, niestety, pyka, i musimy się jak najszybciej tutaj zająć zajściem w ciążę. Tymczasem, jak widzimy, Blanka tutaj siedzi robi właśnie warzyw, pierogi z warzywkami, także super. No ty jesteś w słabym stanie, ale tyle musisz wytrzymać, co się stało. Może miała ciężki dzień w pracy, wiecie, bo ona jest, tak jak pamiętamy, chyba detektywem, i możliwe, że po prostu nie było zbyt łatwo. Potem jak widzę, wszyscy mają z sobą zabawę, może uda nam się potem usiąść przy telewizorze, ale to też zajmiemy się tym chwileczkę później. Co nam tutaj odpisał Simeon? Widzę, że jesteś w dobrym nastroju. Może moglibyśmy gdzieś wyjść i się czegoś napić. Może byśmy właściwie mogli. Dzieci, jakie są przygotowane do szkoły? Dobra, wiecie co? Jedziemy na randkę. Niech ta Elena też wyjdzie troszeczkę do dorosłych ludzi. No i przybyliśmy. Nasza Elena jest w stanie po prostu strasznym, ale nie mamy nic. E, tak naprawdę nie mamy czasu do stracenia. Ej, słuchajcie, musimy się naprawdę za to wziąć. Postarajmy sobie zrobić zdjęcie. ze czemu nie możesz, bo nie ma komu zrobić zdjęcia. A przepraszam, a nasz kolega? Może sobie chwileczkę z nim jeszcze porozmawiajmy. Słuchajcie, weźmy sobie tak, czemu parodiuj. Czuję się zbyt żałośnie, żeby to zrobić. Ja nie mam siły, nie? Naprawdę nie mam siły. Czasami ta gra nam tak utrudnia. Słuchaj, weź idź sobie, zamów coś do jedzenia. Zamów jedzenie, nie wiem, niech to jest precel, zjedz coś, może się poczujesz mniej żałośnie i może w końcu tutaj nam się uda zadziałać. No bo tak jak mówię, no nie mamy czasu do stracenia. Zobaczcie, ile straciliśmy przez to, że nasze dzieciaczki nie były gotowe do wyprowadzki. Bardzo dużo. Ten cały zielony pasek to jest stracony przez nas czas, którego nie nadrobimy niestety. A tak jak pamiętamy w tym wezwaniu jednak chodzi nam trochę o ten czas i musimy starać się trochę pędzić. O co tutaj za Simka? Pokaż jak wyglądasz. Ale masz kolczyki powynawieszane, no kurczę Zupełnie inna niż takie typowe Simowe. Dobra, zjedz sobie szybciutko tego precla. bardzo Cię proszę. No i spróbujemy oczywiście z Simeonem gadać dalej. Nie z tą panią, tylko z Simeonem. Gdzie on teraz Polas No nie mów, że go nie ma. Zaraz mnie coś trafi, naprawdę, zobaczcie, nie ma go. No nie do wiary, wy sobie chyba z nas żartujecie, zaprosił nas i nas wystawił? O nie, chodź no, chodź no tu, zrobisz nam dzieciaczka, a potem się na ciebie normalnie pogniewamy za takie zachowanie. Tu jest właściwie dużo innych mężczyzn, poczekaj, poczekaj, może byśmy mogli tutaj sobie... Zaraz tu będzie. Zapuścić troszeczkę macek, poznać innych mężczyzn. No Tutaj tu akurat zobaczcie, byśmy do końca nie wiedzieli, z kim mamy do czynienia, bo to są same niedźwiadki trzy niedźwiadki, bo dzisiaj w barze jest wieczór niedźwiedzia, ale myślę, że i tak nie zaszkodzi spróbować. Cały czas czekam, aż się tutaj gdzieś Simon pojawi, ale go na razie nie widzę. Ty jesteś, Simon? Nie. Co to jest? Elena czuje, że bycie kulturalną Simką staje się dla niej coraz ważniejsze. Dobrze, zaakceptujmy, że odkryłaś w sobie, że jesteś kulturalna, bo wydaje mi się, że jesteś. Jest i Simon, dobra. Hono no tutaj, facet, proszę cię, nie rób nam takiej rzeczy i mniech się nie okaże, proszę, że interesujesz się mężczyznami. Tymczasem, Elena, jak widzimy, zalicza niestety glebę. Jest wycieńczona. No, bycie matką ośmiorga, tak naprawdę, dzieci. Bo to, że się Anita wyprowadziła, nie oznacza, że nie jest już naszym dzieckiem, wiadomo, także, no mówię, trzeba cały czas oni też pamiętać. Próbujemy oczywiście co jakiś czas organizować jakieś takie spotkania całej naszej gromadki i mam nadzieję, że nam się to uda. No, Elena właśnie wstaje, jest bardzo pewna siebie. Może udaje jej się poderwać tego faceta. Trochę łamiemy nasze zasady a propos tego, że romantyczne rzeczy tylko w domu, ale no nie mamy już czasu na takie tutaj rzeczy. A wydaje mi się, że pojechaliśmy do jakiegoś innego miasta, więc może tutaj nas po prostu nikt na tym etapie jeszcze nie zna. Poczekajcie, romantyczne czułość, wyznaj zauroczenie, zobaczymy jak pójdzie. Nie mamy czasu, musimy jechać szybciej. O! Ktoś chce kupić od nas obraz. Super, fantastycznie. Haj, siwo się przyda, bo tutaj spłukałam naszą rodzinkę. My próbujemy oczywiście dalej. Nie, ja wiem, że jesteś śpiąca, ale musisz wytrzymać. Jeszcze chociaż troszeczkę odrobinkę, tylko tyle, żebyśmy tutaj zdążyli na barabaszki gdzieś. Ja widzę, że tutaj nie ma nigdzie miejsca na barabaszki, ale ja coś wymyślę, gdzieś coś postawię, żeby nam się tutaj oczywiście udało, bo nie mamy już tyle czasu, żeby gdzieś tam jeszcze objeżdżać. Teraz, słuchajcie, flirt może, nie wiem, pośli pocałunek. Oni, on nie chce słuchać naszych śpiewów. Nie, wszystko idzie nie tak, ja Wam powiem, naprawdę. Spróbuj zawrócić w głowie. Pierwszy pocałunek, zobaczymy, czy nam się uda. Jeszcze nikt nas chyba nie odrzucił. No Ignacy, ale Ignacy był kosmitą, ten u nas odrzucał. Uwaga, uwaga. Próbujemy go pierwszy raz pocałować i na szczęście się zgadza. Jest jakiś prysznic? Nie ma. No to najwyżej coś, tak jak mówię, coś się dorobi. Poczekajcie, czemu nam znowu wszystko skreśliło? Ja nie, to wierzę. Co tutaj się dzieje? Poczekajcie. Już pocałunek mamy za sobą. Czy moglibyśmy teraz tak uwodzicielską pozę jeszcze zrobić? Poczekaj, no nie idź nigdzie. Nie bądź taki. Daj nam tutaj szansę. My nie mamy czasu na takie jakieś ceregiele tak naprawdę. Potem spróbujemy jeszcze raz tak z romantycznych, z czułości może, nie wiem, publicznie wyznać miłość. No trudno, niech jest jeszcze gra oczywiście nie ułatwia teraz tak wręcz róże może może spróbujemy tutaj gdzieś zrobić coś żebyśmy mogli te, mogli te barabaszka zrobić barabaszki, poczekajcie, kokietuj i wtedy spróbujemy od razu, dajcie mi momencik, może tutaj gdzieś nie wiem, postawię chociażby właśnie prysznic w łazience, no słaby pomysł, no ale no co no, nie będę zmieniała teraz te, albo może wannę z hydromasażem Ej, tutaj na przykład tą palmę się troszeczkę przesunie i damy tutaj po prostu wannę o, tutaj tą. Zobaczymy, czy się nam uda. Uda nam się. No to zobaczymy. Może akurat zaprosimy go od razu tutaj na barabara. Bara. Nie ma jeszcze barabara. Bara. Musimy popracować nad naszym tutaj romantycznym związkiem. Parcie daje nam różę, nawet on fajnie z jego strony. Ale tutaj się nam pojawia: Postara się, dziecko, w wannie z hydromasażem. Także spróbujemy, może w ten sposób. Może akurat, uwaga, uwaga, omdlenie, no proszę cię. Nie w takim momencie, Elena, nie rób mi tego. Elena, proszę, nie rób mi tego. No. Musimy teraz poczekać, aż ona się ocknie. Ja sobie przyspieszę, oczywiście, bo szkoda mi czasu. Simon czeka, ale już chyba właśnie poszedł. No nie, no tylko nie to. Halo, wszystko idzie nie tak. Mogliśmy jednak poczekać do rana. Tylko wiecie co? No, nie chciałam czekać, dlatego że szczerze mówiąc, obawiam się o ten właśnie e, upływ czasu i że za chwilę to. E, no, nie starczy nam czasu. Czekajcie, wymienię się numerami, może. Na to, żebyśmy tutaj urodzili, ja bym chciała chociaż Eleną tą trzydziestkę dzieci zrobić. Powiem Wam szczerze, chciałabym chociaż tą trzydziestkę, a nie wiem, czy to będzie możliwe. Uwaga, idziemy, czyli są mal Nie, Marcel, Marcel tu jest, o nie, da dymy, da Tylko nie to, Simon, gdzie Ty idziesz? O nie, nie przy Marcelu, nie, dobra, czekaj, nie, 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 nie. Widział to! Najgorzej! Właśnie złamaliśmy w serce Marcelowi, przez co możemy stracić swoją reputację. No nie! A tak mówiłam, żeby nie robić takich błędów i co? I zrobiłam to, nie? Mówiłam, żeby nie wychodzić. Kurczę, trzeba było się trzymać swoich własnych zasad, no wiecie wy co, dobra. E, nie wiem, intymność jest tutaj, postaraj się o dziecko. Jest z hydromasażem. Damy jeszcze jedną szansę. Może nam się chociaż uda zajść w ciąże, bo jak nie, to to wszystko będzie na darmo i się naprawdę mega, mega w Uwaga, Marcel tutaj chodzi. Smutny, bo to niestety widział. Tu widzimy: Simon się zgodził, ale nie chcą tam przejść. I Bjorn też tu był! <ścoughs> Nie do wiary. Dobra, wracamy do domu, zejdziemy w ciążę rano. To jest normalnie, to jest dzień z naszych koszmarów. Widzimy się już właściwie tak naprawdę rano i odprawimy dzieciaki do szkoły. O poranku nie próżnowaliśmy. Zobaczcie, dzieci ledwo co idą do szkoły, tak naprawdę, a my już tutaj uderzamy w pościele z Simonem i liczymy na to, że w końcu nam się uda zajść w ciąże. Poczekajcie, zaraz zobaczymy. Pierwsze co to od razu, oczywiście, idziemy robić test. Szybciutko, szybciutko, bo się spóźnicie. E, powiem wam tak: dzieciaczki są na dworzu, zobaczcie. Tutaj jest mała Frania, bawi się tutaj właśnie domkiem dla lalek, a obok śpi Gabi. Mi się wydaje, że tej Gabi, wiecie co, usypia pewnie ten dźwięk tej wody po prostu. E, Dobra, dzieciaki poszły wszystkie do szkoły, co ty ma za zły humor. Kurczę, przez tego zęba jej. A my próbujemy zrobić test ciążowy i zobaczymy, czy nam się udało. Jak już długo nie byliśmy w ciąży, wam powiem szczerze, trochę czasu minęło aż dziwnie. Coś mam tutaj dziwnego z tym e, głośnikiem, bo w międzyczasie pojawił mi się komunikat a propos tego, że ktoś lubi bardzo muzykę, poczekajcie. Spróbuję to odnaleźć. Aha, i Gabi umie już klaskać, odkryła jak wspaniały dźwięk, wydają jej dłonie. E, czekajcie, czekajcie, oszukam. Nie, podnoszenie głowy też nie. Było coś, o tutaj, e, uwielbia dźwięki Frania, uwielbia wszystko co wydaje z siebie odgłosy, małe dzieci z takim dziwactwem na ogół są zafascynowani radiem, telewizją i dźwiękowymi zabawkami, fajnie, tylko dlaczego teraz tego głośnika nie idzie tutaj wyłączyć w ogóle, dziwne, A może Frania może go wyłączyć, nie może. Dziwna sprawa. Nasza córka Blanka troszeczkę tutaj zanim poszła do szkoły, zrobiła jedzenia. Uwaga, uwaga, jesteśmy w ciąży. Fantastycznie. Wiem, że chyba są nowe imprezy, czy coś takiego. Chciałabym zobaczyć, jakby to właśnie wyglądało. Poczekajcie, interakcje. Nie widzicie, jaka ja się znam na tym telefonie. W ogóle to mi nie przeszło, nie? Poczekajcie, tutaj zaplanuj, rozmawiaj, z wykonaj, zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Zobaczymy, czy tylko mi się coś obiło o uszy, czy nie. Simon, zjeżdżaj, zrobiłeś Twoje, już możesz iść do domu, tylko nas proszę nie choć jak na przykład Ignacy czy tam Bjorn. Chociaż Bjornowi chyba złamaliśmy. O zobaczcie, bociankowe. Zaproś rodzinę i znajomych do wspólnego świętowania powiększenia rodziny. Niezależnie od tego, czy jesteś wciąż, czy też adoptujesz pociechę, pojawienie się nowego członka rodziny to ważne wydarzenie. Jest okazja do świętowania. Wiecie co? Póki dzieciaki są w szkole, e, przyszłym rodzicem oczywiście jest nasza Elena. I wiecie kogo zaprosimy? Dwóch trzeba? No co wy? W każdym bądź razie planuję zaprosić po prostu Anitę, żeby z nią chwileczkę posiedzieć. I może weźmiemy sobie, że naszym gościem jest Frania, bo ona jest w domu. I zobaczymy, czy to tak pójdzie zrobić. Trzeba wybrać miejsce. No, oczywiście byśmy chcieli u siebie w domu. Poczekajcie. Rezydencja Dzieci ze Stu Dzieci to jest nasz. A nie, nie, przepraszam. Rezydencja Dzieci ze Stu Dzieci to jest dom Anity. Ja bym chciała wybrać jednak nasz dom. Poczekajcie, gdzie tutaj mi mignęło? Plaże, centrum, biblioteka, biblioteka parki, rezydencja parker, to jest nasz dom. Okej. Okay. I zobaczymy, jak to będzie wyglądała. Rozmowa o dziecku sześć razy. Zachwycaj się nowo narodzonym dzieckiem, rób zdjęcia. Yy... Pogratuluj rodzicowi spodziewaj... Ale, ale zobaczcie, jak ładnie Anita wygląda w każdym bądź razie. Chodź, porozmawiamy chociaż. Przepraszam, Anita, Elena. Miejmy nadzieję, że Anita się pojawi, jest tutaj przyszła i będziemy z nią chociaż mogli rozmawiać o dziecku. Poczekajcie, zobaczymy, co my tutaj mamy. Zgaduj, kim dziecko zostanie w przyszłości. Potem tutaj zobaczymy, czy mamy coś więcej. Musimy jakoś to spróbować znaleźć. Przyjazne, w czym by to mogło tutaj być? Podziel się wielkimi, może tutaj, wieściami. Rób zdjęcia. No, za chwilę zrobimy oczywiście. Chciałabym, wiecie, co dostać złotą nagrodę, bo ja wiem, że to jest chyba taka e, grzechotka dla dziecka i bardzo by mi zależało, żeby ją otrzymać. Gratuluj nowej pracy. No, właściwie też możemy oczywiście od razu pogratulować. E, podziękuj za przybycie. Tutaj weźmiemy może jeszcze tak. Zachwycaj się nowonarodzonym dzieckiem i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Wiecie, co? Trochę daliśmy ciała. Podejrzewam, że powinniśmy to zrobić, jak się dziecko urodzi, a nie dopiero jak będziemy w ciąży. W ogóle wygląda Wyglądamy, jakbyśmy byli, patrzcie, mamy przyszły rodzic, jakbyśmy byli z bliźniaczkami, a dobrze wiemy, że to jest niemożliwe, bo rodzina nie może mieć więcej niż 8 Simów, ale tak to de facto wygląda. Zachwyca się nowonarodzonym dzieckiem. Musimy kilka razy to zrobić, żeby nam tutaj to zaliczyło. Poczekajcie. Narzekaj na upał, co my tutaj mamy. Wizyta dyrektora. Dziś klasę, w której uczy się Edward, odwiedza dyrektor, ktoś rzuca w Edwarda papierem. Zignorujemy to. Edward nie spuszcza, wygląda jak niewinny i pilny uczeń. Okej, okay, dobra, już to kiedyś miałam, także to ja tego jakoś super nie czytam. Jak chcecie sobie na przykład poczytać, to możecie to zawsze po prostu zatrzymać. Rozmawiamy dalej tutaj o dziecku. Powiem Wam szczerze, że słabo nam idzie. Naprawdę słabo. Musimy spróbować potem, może zrobić chociażby zdjęcia. Uwaga, podziękuj gościowi za przybycie. Dobra, w czym to by mogło być? Poczekajcie, poczekajcie. Plotka, może ozdrać sekret? Momencik, co nam się tutaj pokazało? Jena, no za dużo rzeczy naraz. Nie wiem, no weźmy sobie tak przytulię ode mnie. Powiem Wam szczerze, że teraz już nie będziemy rozwiązywali każdego tego konfliktu, bo po prostu jest tego za dużo. Doskonały pomysł. Pewnie czujesz dumę. Ok, spoko. Zachwycaj się nowo narodzonym dzieckiem, raz jeszcze. Weźmy sobie potem, może tutaj jeszcze poczekajcie przechwalaj się dzieckiem, no trudno, no powiedzmy, że Tobą również, zachwycaj się, zgaduj, kim dziecko będzie w przyszłości, cały czas bierzemy to samo, w końcu się to może znudzić, ale nie mamy innego wyjścia, co jest w Franiu, za ciepło Ci jest, a nie możesz się sama przebrać, zmień strój, możesz, no to się przebierz od razu, bardzo Cię proszę i potem możesz bawić się lalkami dalej, tutaj w ogródku jesteście bezpieczni, jeszcze jedna z takich zmian, które wprowadziłam, to zmieniłam tutaj te kanciaste kafelki, które tutaj były przed tym domem na taką płynną ścieżkę, tutaj z kamieni wydaje mi się, że to wygląda dużo, dużo lepiej, Lepiej. poczekajcie, zobaczymy, co byśmy tutaj jeszcze mogli robić, udzielaj porad y, dotyczących gotowania, dobra, niech jest, na chwilę zatrzymam, bo chcę znaleźć to, podziękuj gościowi za przybycie, zobaczymy, gdzie by to w ogóle mogło być, w przyjaznych, może, nie wiem, w czułości, A raczej nie, głębokie zamyślenie, też raczej słabo, nie, ja wam powiem, że ja się do tego nie przyzwyczaję. Bardzo mi się to nie podoba. Chciałabym, żeby oni dali nam po prostu, wiecie, co, wybór, czy my chcemy, żeby to tak wyglądało, czy nie. Bo dla mnie to jest dużo więcej klikania, szukania, czytania. Nie, po prostu mówię, dla mnie to jest słabe, nie? W ogóle chciałabym, żeby to z tego zrezygnowano. Dobra, potem o jest, podziękuję za przybycie. Na szczęście się samo po prostu pojawiło, bo bardzo bym chciała to złoto. I uwaga, mamy to. Mamy to, mamy złoto, także fantastycznie. Ani, to możesz oczywiście z nami tej chwileczkę zostać, dopóki nie idziesz do swojej pracy. Słuchajcie, ja bym chciała tak, bo wiem, że ktoś kupił u nas obraz za 951. No, rewelacji nie ma, ale może lepiej tak, niż gdyby nikt nie miał u nas nic kupować, także też szybciutko sprzedamy tutaj to jak najbardziej. I już lecimy, zobaczyć do naszych maluchów. Jedzeniem się nie musimy martwić, bo tutaj nasza córka przed pójściem do szkoły zrobiła, także chociaż z tym mamy chwilowo spokój. Pokaż, co u Ciebie słychać, Gabi. Gabi sobie cieszy się, że leży na słoneczku w ciepłym. Mogłabyś się pobawić tutaj zabawkami, potem na nie popatrzeć chwileczkę. Prezent z okazji bociankowego znajduje się w Twoim wyposażeniu. Coś nam podarowała. Zobaczymy, co to było. Zabawka. Ej, no miło z jej strony, uważam. Fajnie, naprawdę, fajnie. Ja sobie pozwolę tą imprezę chyba właściwie zakończyć. Koniec, tak wcześnie. Tak. I uwaga, uwaga: medal złoty. Chyba przyszły niestety też rachunki. A jednak nie, coś innego. Ale co, nie ma żadnej nagrody? Ekscytujące przygotowania czekają w wyposażeniu rodziny. Za chwilę zobaczymy, co nam wysłali. Idziemy zobaczyć też, co jest tutaj w naszych. O, przyszłe rachunki. Widzieliście ile? 2490. Ja pierdzielę. Poszaleliśmy chyba z prądem i z wodą. Powiem Wam, że będzie teraz tylko i wyłącznie drożej, bo coraz więcej niestety rzeczy. Yy... No, posiadamy i wtedy też od tego jest jakaś wartość uznawana. Poczekajcie, co tutaj przez list? Rachunki <grych> ignorujmy. Zabawkowy, straszny smog, dobra. Jak widzimy, mamy naprawdę za mało na rachunki. No, chyba nam nie obetną prądu i wody, jak mamy tyle dzieciaczków. No, chyba powinni jakoś na to zwrócić uwagę, że odcięcie nam wody to będzie po prostu katastrofalne w skutkach, nie uważacie? Szybko idziemy malować, może nam się uda coś sprzedać. Pokaż co ty masz w ogóle tutaj. 10 wspaniałych obrazów. Oglądaj lub podziwiaj trzy w muzeum. Okej, okay, spoko. Pokaż Gabi, Gabi jest... Zobaczcie! 24 godziny na zapłacenie rachunków. Ej! już nam odcięli prąd, przecież dopiero rachunki przyszły. Wiecie co? Możliwe, że one przyszły wczoraj, a ja to po prostu nie zauważyłam, przecież rachunki zawsze przychodzą w poniedziałek. I wydałam wszystko na remont. O nie, mega, mega słabo. No zobaczymy, może nam się uda teraz namalować arcydzieło. Sprawdźmy swoje siły na zlocie zapalańców Nie, my nie jedziemy na żaden zlot zapaleńców. Mamy zlot zapaleńców w domu tak naprawdę. Najgorzej, tutaj jest jeszcze jakaś książka. No schowamy ją sobie może do wyposażenia po prostu. Najgorzej, to wam też powiem, że zepsuło nam się sprzedawanie talerzy, nie mogę przeciągać, przynajmniej dzisiaj ani razu mi nie szło, to zobaczymy, może to się potem naprawi, żabki nie możemy sobie rozmnożyć, ale musimy po prostu je posprzedawać, także może tutaj uda nam się hajs jakiś uzbierać, poczekajcie, poczekajcie, i zrobimy sobie sprzedaj. 900 simuleonów. No nadal jest troszeczkę za mało, ale coś już zaczynamy w ogóle zbierać. Także to już jest jakiś plus. Sprzedamy może tutaj te zabawki, nasze dzieciaki rachunki jakby sprzedać? Nie, dobra, bez przesady. Nasze dzieci mają inne zabawki, także nie potrzebujemy tutaj tych, co do nas przychodzą. I chyba ogólnie uzbieraliśmy na rachunki, tak mi się wydaje. Baw się proszę jeszcze lalkami. Zobaczymy, jak tutaj to wygląda. Wyobraźnia drugi poziom. No do urodzin, jeszcze jak widzimy daleko, ale pomalutku będziemy nad tym pracowali. Jesteś głodna, ale słuchaj, postaraj się zasnąć. Mama tylko skończy obraz i już od razu do ciebie idzie, ale mamy brzuch pękaty. Naprawdę bym pomyślała, że będziemy mieli jakieś bliźniaczki. Co nam tutaj pokazuje? Bociankowa błogość. Co za piękne uroczystość, serce się raduje, idziemy zobaczyć, co nam dali z tej okazji. I uwaga, nie wiem, czy jesteście gotowi na tą dawkę słodkości. Pokażę Wam, co wygraliśmy za bociankowe. No, jaka piękna kołyska. Powiem Wam, jestem nią tak zauroczona, że kołyska zostaje i takie dwie tutaj malutkie grzechotki, widzicie? Fajne. Bardzo mi się podobają, fantastycznie. Spróbujemy, ja wiem, że powinnam wystawić na Plopsi, ale chyba potrzebujemy hajsu od razu, wiecie? Chociaż dobra, wystaw na plopsy na rachunki nas chyba jest stać. Spróbujemy je tutaj oczywiście opłacić. Zobaczcie, stać nas fajnie, jeszcze nam coś zbiegnie. Także super. Zobaczcie, dzieciaki wychodziły do szkoły, a nasza Elena jeszcze uderzała w pościele na barabaszki, a wrócą ona już ma brzuch. Co za zaskakująco długa wizyta w szkole. Naprawdę dobra zapłaciliśmy rachunki, także mamy prąd i wszystko z powrotem, bardzo się cieszę, choć podejdziemy do Blanki, która gdzieś tutaj chyba już płacze, już, jest, już Cię potrzebuje, także szybciutko tutaj tak, karm z butelki oczywiście, spróbujemy ją tutaj, może pójdziemy ją właściwie wykąpać, pokaż, a Ty jak się czujesz? Ty się fajnie bawisz sama ze sobą, także super, bardzo się cieszymy, pokaż, co tu jest, Anita Parker uważa, że Elena jest spoko i chce, żeby zostały najlepszymi przyjaciółkami, pewnie na razie możemy zostać, potem ktokolwiek nam to będzie proponował, to i tak się będziemy zgadzały. Chodź podejść tutaj proszę do domku. Tymczasem widzimy jak Elena te idzie do naszej małej. Gabi podnosi ją, Wszędzie teraz czas, żeby ją nakarmić, pierwszy raz widzimy jak tutaj Elena się opiekuje dzieciaczkiem, mając dzieciaczka w brzuchu, fajnie to wygląda, naprawdę super, nasza córka nas odwiedza, właśnie o to mi chodziło, że fajnie, że zamieszkamy naprzeciwko siebie, że będziemy mogli się dość często spotykać, także super, za chwilę wracają już dzieci ze szkoły, dzwoń do nas Simon, co ty byś chciał, pójdziesz ze mną na randkę? Nie, dziękuję. Zrobiłeś swoje, także daj już naszej simce tutaj spokój. Idziemy wykąpać maluszka. Ja szybko wyjmę z lodówki coś, co ugotowała nam tutaj Blanka, zanim do szkoły poszła. Poczekajcie, weź, otwórz. Święto Urodziny Simki o imieniu Gabi urządzając. O nie! Gra sama zrobi urodziny. Ja wam powiem, że ja specjalnie to trochę przedłużam, bo na razie i tak nie mieliśmy miejsca, żeby te dzieciaczki dorastały, a byłam po prostu ciekawa, jak jej rozwój będzie się tutaj rozwijał. Wiecie, czy ono zacznie w końcu raczkować i tak dalej, a tymczasem widzimy, że gra i tak przewiduje dzisiaj, niestety, urodziny naszej Gabi i możliwe, że nasz dzieciaczek stanie się jednak już tudlerem, że niestety nie będziemy w stanie nic na to poradzić. Tymczasem dajemy jej tutaj, zobaczcie kąpiel, ale to chyba i pieluszka niestety brzydko pachnie, także trzeba będzie ją jeszcze po prostu przewinąć No i myślę, że położymy ją spać dzisiaj w tej macie. Proszę bardzo posać. Wracają dzieciaczki Blanka ma piątki ty masz też niestety piątkę. O! Ale Dawid jest gotowy na urodziny. Fantastycznie Dawid! Prześcignął swoją siostrę, bliźniaczkę. Także dzisiaj odcinek zakończy się tutaj jeszcze urodzinami Dawida oczywiście. Ja od razu wyciągam tort. Super, bardzo, bardzo się cieszę. Troszeczkę tutaj ta gra nabiera tempa. Jak widzimy się za chwilę może okazać, że będziemy mieli nawet dwóch nastolatków, także fajnie. Dawid pokaż, ja się jeszcze tylko upewnię, czy oby na pewno? Szóstkowy, szóstkowy, fantastycznie. Chodź, dmuchnij sobie, proszę, świeczki. Wypowiedz życzenie. Zobacz, tutaj jeszcze Anita przyszła na Twoje urodziny, także fantastycznie to się wszystko składa. Zapraszam Was wszystkich. Chodźcie tutaj kibicować naszemu Dawidowi. Przez cały czas tutaj z nim byliście. Także teraz też jest moment, żebyście tutaj do niego podeszli. Uwaga, uwaga. Wszystkiego dobrego, Dawid. Życzymy Ci w tym Twoim ważnym dniu, żebyś był zawsze szczęśliwy i uśmiechnięty, jak teraz. Uwaga, uwaga. I stajemy się właśnie nastolatkiem. Dobra, i teraz tak, uważam, że moglibyśmy wybrać, tak jak zawsze mówiłam, kolejne, czyli on będzie chciał być kulturystą, losujemy dla niego cechę i będzie to dobry. I uwaga, uwaga, Dawid właśnie stał się nastolatkiem, muszę go przebrać, bo wygląda dziwnie, on prawie nie ma nosa, czy wy to widzicie? Co za dziwny Sim, ale Dawid z samego początku nie był zbyt ładny kurde, ale no niezbyt ładny, a brzydki to są dwie inne rzeczy, a nawet jest po prostu no mało atrakcyjny, ale to nic, może charakter będzie miał dobry, także nie ma też tak co oceniać. Dawid, wiesz co, to nie jest tort jeszcze do zjedzenia, chciałabym, żebyś tutaj tak dodał świeczki urodzinowe i schowamy go do lodówki i do zjedzenia macie tutaj proszę wszyscy jedzenia, które zrobiła dla was właśnie Blanka zanim poszła do szkoły. No powiem wam, jego uroda mnie zaskoczyła, właściwie brak urody, no ale co zrobić? Ja myślę, że teraz dzieciaczki na spokojnie Koń odrobią lekcje i tutaj pomału przygotuję ich po prostu na jutro. I słuchajcie, wiecie co myślę, że skończymy sobie na tym etapie ten odcinek, bo i tak już jest bardzo, bardzo długi. A mam mocne postanowienie, żeby te odcinki były trochę krótsze. Patrzcie, jak to fajnie wygląda, że nawet Anita do nas przyszła. Super, bardzo, bardzo się cieszę tym rodzinnym obrazkiem. Dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Do usłyszenia już w przyszłych. Pozdrawiam, Miss Sims.